Dry tooling to młoda, ale już bardzo popularna odmiana wspinaczki. Aby ją uprawiać, wystarczy trochę skał, takich jak te na krakowskim Zakrzówku, odrobina zapału. Dajesz, Lesiu, dajesz! Za ojczyznę! Oraz niewielka ilość sprzętu. Dry tooling to wspinanie narzędziowe, wspinanie na czekanach, tego typu właśnie narzędziach, używając czekanów, jak i również używając raków na nogach. Dry tooling zrodził się kilkanaście lat temu jako forma doskonalenia umiejętności dla wspinania w górach przez alpinistów, zaterników. Dziś jednak dry tooling jest odrębną dyscypliną, która jak żadna inna uczy wytrwałości, a także współpracy. I teraz gdzieś w tych oderwanych, wiesz, ja tam dosadziłem. Żadne ubezpieczenie, chestie PZU nie dadzą ci tego, co daje partner, jak i też twoje własne umiejętności wspinaczkowe i twoje doświadczenie. Dry tooling jako forma treningowa pozwala doskonalić nam umiejętności techniczne. Dzięki temu jesteśmy w górach dużo, dużo bezpieczniejsi. Po prostu nie latamy, nie spadamy. Czujemy się w tych górach jak koty. Dry tooling ma jednak również swoje mroczne strony. Dry tooling bezpowrotnie niszczy skałę i my w środowisku dry toolowym chcemy przede wszystkim chronić miejsca, które do tego nie są przeznaczone, więc pamiętajcie Państwo o tym, żeby jednak robić to pod okiem fachowców w miejscach, gdzie ludzie wiedzą, że wolno tą sztukę uprawiać. Dry tooling wymaga mocnego sprzętu, stalowych mięśni i całkowitego braku lęku wysokości, czego ja akurat nie posiadam. Marcin wyrwał, Onet.